Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Też witam. Przyjechaliśmy dzisiaj wybierać czosnek w końcu. Tutaj, no jak widzicie, tak to wygląda. Nie ma się czym chwalić. Wybraliśmy stanowisko najlepsze, jakie mogło być pod czosnek. Teren wilgotny, tak żeby temu czosnkowi nie brakło wilgoci w sezonie. Pole było wyspoczynkowane, poszły poplony, obornik z kurzeńcem, także wszystko było idealnie przygotowane, zaplanowane, zaprojektowane do ostatniego szczegółu. Zapomnieliśmy tylko o jednym, że aura może zrobić swoje. No i tutaj z wiosny, jak on był, bo to jest zimowy harnaś, niestety odra się podniosła, myśla się podniosła i deszcze, które padały, spowodowały, że tutaj było lustro wody w tym czosnku. Widzieliście, bo filmy były na bieżąco, spisaliśmy go na straty. On jednak żył. Później jak ta woda opadła, zaczęliśmy tutaj plewić. Nie szło tego plewić ani osuszyć, bo ona była tuż pod wierzchem i to była walka z wiatrakami. Tu wszyscy starsi mówili, zostaw ziele, bo ono będzie piło wodę. I faktycznie ziele wypijało większość wody i ten czosnek jako tako rósł. Później przyszedł ten deszcz ulewny. Kolejny raz stanęła woda. Przedwczoraj znowu tutaj wlało, spadło 60 litrów. No nie idzie, nie idzie. Tutaj nie szło tutaj nic przy tym czosnku zrobić, ale jakiś nam porósł. Jest bardzo mokro. Wykopuje się on z całą taką bryłą. Mokro, mokro i jeszcze raz mokro. Ale dzięki temu, że to zielsko tutaj jest, to właśnie wypija większość wilgoci, większość wody, bo tak to on by chyba zgnił. W takim zielsku i w takim bagnie to jeszcze żeśmy nie pracowali. Ale jak to zawsze Edziu mówił, ten pierwszy raz zawsze musi być. Czosnek ogólnie nie jest zły. I tutaj powiem, że nie dostał on ani kurzeńca wtedy, kiedy powinien dostać w fazie swojego intensywnego wzrostu z wiosny, bo tutaj stała woda. Nie dostał bonatu, który powinien dostać na robaka, a robaka mimo to nie ma w ogóle. Jest bardzo... Bo się utopił, tak. Robaki się utopiły. Dżdżownic jest bardzo dużo. Być może one wpłynęły na to, że tutaj nie ma robaków, ale czosnek ogólnie jest bardzo ładny. Także powody do zadowolenia mamy, bo się zdawało, że tutaj nic nie będzie, że on się wytopił. Zresztą na filmach możecie się cofnąć, to będziecie widzieć, jak ja mówiłam, że chyba nie da rady, że już po czosnku, a jednak czosnek jest. I główki są ładne. No zobaczcie. Może nie wszystkie są. Są takie w stosunku do ręki, ale są i takie. Są duże naprawdę główki, ząbki są pokaźne. Tutaj patrzcie, jaki jest ząbek. To jest ząb jak pół kurzego jajka. Także no, naprawdę możemy powiedzieć, że jesteśmy zadowoleni. Tylko to ziele. Ale tak naprawdę tu trzeba teraz powiedzieć, że to ziele uratowało nam ten czosnek, bo gdyby jego tutaj nie było, gdybyśmy zrobili tak, jak żeśmy planowali tu pierwotnie z Edziem, jakoś to wytępić, wyplewić, to by tego czosnku nie było. Jednak starsze osoby miały rację. Zostawcie to, a będzie pić wilgoć. Ziele na tyle tą wilgoć wypiło, że czosnek porósł. Bardzo ładny. Korzeń duży. Nie widać w ogóle robaka. Nie widać zagniwania w tym czosnku. Łodyga zdrowiutka.
Wygraliśmy! Jeżeli idzie o czosnek, to jesteśmy starczą, nie na tarczy. Ten, który teraz wykopujemy, to poobrywałam mu kwiatostany, a tutaj na dwóch rządkach kwiatostany zostawiłam po to, aby pozyskać nasionka, te kuleczki. I teraz te kuleczki będę wysadzać, one mi dadzą ząbek. Później w roku kolejnym, na następny rok, ten ząbek posadzę. Tu miałam właśnie sadzone ząbki z kuleczek i one mi wypuściły kwiatostan i ja ten kwiatostan zostawiłam, żeby pozyskać nasionka. I sama jestem ciekawa, jak one tutaj wyglądają. Zaraz wykopiemy. Ależ mokro. Ależ mokro. O, super. No niekoniecznie. Ta bryła bagienna. I tutaj teraz właśnie tak, z tych kuleczek powstał ząbeczek. Ten ząbeczek posadziłam i on wypuścił mi tutaj kwiatostan i od razu ma ząbki. Te ząbki będą materiałem nasadzeniowym na teraz, na ten rok, na tą jesień. Będziemy sadzić. Ząbki są mniejsze od tamtego, ale takie właśnie się powinno sadzić. To jest materiał nasadzeniowy. Tutaj zaraz rozłupimy, pokażę Wam. Ten czosnek już powinien być wybrany jakiś czas temu. Chociaż to nie jest jeszcze za późno, ale wybiera się go wcześniej. My tutaj nie mogliśmy wybrać go z tego względu, że jest niestety mokro. Było bardzo mokro. Tutaj cały czas było bagno. Trzymaj te kuleczki. A takie są ząbki. O, zobaczcie. Bardzo ładne ząbki. I to już można brać do spożycia albo sadzić. My będziemy to wszystko wysadzać i na przyszły rok już będą takie duże główki tu, dlatego żeśmy tak to zostawili, żeby być samowystarczalnym, żeby mieć i materiał nasienny i później ten jeden ząbek i już od razu taki gotowy do sprzedaży. Teraz co? No teraz trzeba będzie ten czosnek rozłożyć i wysuszyć. Babcia, pamiętam, jak ona go wiązała w warkocze bądź w takie, jak to nazwać, w takie kiście i wieszała jego wywianki, o właśnie, i wieszała gdzieś pod dachem na przewiewie. Ja nie będę wiązać wianki, nie będę tutaj pletła warkoczy, tylko rozłożę sobie na przewiewie, na siatce bądź na deskach, żeby on mi tutaj teraz to wszystko dosło i jak obeschnie, to ręką będę z tego piasku obierać i będzie ładny taki różowiutki czosnek. O, jaki on ma zapach. A jaki on jest aromatyczny. Już tutaj przyjeżdżałam, brałam go do sosów, do zup. Jest niezwykle aromatyczny. No co swoje, to swoje. Zawieziemy go teraz do domciu, wyłożymy pod dachem, żeby wysechł, musi wyschnąć, bo jeżeli by teraz taki wilgotny pozrzucał na kupę, to niestety on zapleśnie, zwłaszcza ten mój, jak on tutaj jest z bagna powyciągany, wykopany. I jeżeli kiedykolwiek będziecie wybierać czosnek, pewnie już macie powybierany, to ja w tym roku tutaj kryje szare tyły. No niestety takie warunki tutaj są, że pewnych rzeczy nie przeskoczymy, ale jeżeli będziecie wybierać czosnek, to nie obrywa się od razu tutaj przy samej główce. Musi zostać z tą zieloną łodygą, aby wysechł. To wtedy będzie ładnie się przechowywał. Tak kiedyś robiono zawsze i to jest bardzo dobra metoda. Jest go. Nie spodziewaliśmy się nawet, że aż tyle go będzie i taki ładny.
bo naprawdę czosnek jest piękny. A niektóre główki to wręcz takie jak ze sklepu, jakby w sklepie były kupione. Jakbym nie widziała tutaj i nie robiła w tym roku na tym polu, a tak przyjechała po jakimś czasie, to bym nie uwierzyła, że taki czosnek tu urósł w tych warunkach. Jeszcze 3 kubki. Daj tam ten karton. Musisz go wziąć. Dobra, ja go wezmę, zbiorę ten czosnek i wezmę już go. A wejdzie on wszystek do samochodu? Na dzisiaj kończymy. Jutro przyjedziemy jeszcze wykopywać ten kuleczkowy. Z kuleczkami, ja to mówię kuleczkowy. Nie, no jestem zadowolona. Jaram się tutaj tym czosnkiem jak dzik żołędziami. Może dla niektórych to jest śmieszne, ale naprawdę w takich warunkach, że żeśmy się dochowali tak pięknego czosnku, to jest niesamowity powód do radości i chyba dumy, bo jeszcze miesiąc temu, no na wiosnę, jak żeśmy tutaj zobaczyli, to żeśmy go spisali na straty. Pamiętam, jak tutaj kurczę łezki mi poleciały, jak ten czosnek zobaczyłam. Miesiąc temu też, jak żeśmy tutaj przyszli, chcieliśmy to plewić wszystko. Ja lubię, jak to jest wszystko wyplewione, ładnie wykwaterkowane, żeby było czyściutko, wzorowo. A tu niestety, kurczę, nagana w tym roku, jeżeli idzie o zielsko. No ale co zrobić? Taki rok jest i okazuje się, że nie pierwszy. Ludzie starsi pamiętają, jak było mokro, chociaż mówią, że takiego czegoś nie pamiętają. O, jest. Nie no, podoba mi się, po prostu się cieszę. I to jest taki nasz chyba wielki sukces, mały wielki sukces, nie mężu? Tak. Czosnku ci nie braknie. Edziu uwielbia czosneczek. Czekaj, potem zjedzie. Uwielbia czosneczek. Oj, to w tym roku nie braknie ci. No. Tak będzie. Tak będzie, tak będzie. Witam dnia drugiego. Dzisiaj zdecydowanie cieplej jak wczoraj. No i wybieramy tutaj ten czosnek, który był zostawiony na pozyskiwanie nasion, kuleczek. Mokro. Tu był sadzony jeden ząbek i ten ząbek dał już małe ząbki i nasionka. Dzięki temu mamy swój materiał nasadzeniowy od początku do końca i tak jakby jesteśmy samowystarczalni. Ale mokro. Czekaj, ten tutaj jest. Dobra, dobra, dobra. Myszy piszczą. Gdzieś się chyba powylęgały i piszczą, ganiają się tutaj. Czosnek. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Piękny jak na ten rok, jak na te nasze warunki. Są główki mniejsze, są główki średnie, ale są też główki naprawdę duże, bardzo ładne. I tutaj naprawdę nie ma co się do tego czosnku czepiać. To jest cud, że on tutaj w ogóle jest. Tutaj większość jego okresu wegetacji stała woda. On miał bagno. I tutaj dzisiaj, jak żeśmy go wybierali, to czuliśmy się bardziej jak Chińczycy kopiący? Ścinający ryż. Tak samo i my tu z tym czosnkiem. Ale zobaczcie, są główki takie na tle dłoni, ale są też i główki takie na tle dłoni. Te są już piękne, takie jakby kupił w sklepie w warzywniaku, z tym tylko, że to jest nasze, naturalne, bez jakichś tam sztucznych dodatków. No i on ma całkiem inny smak, ten czosnek, ma takiego kopa,
pali. Tutaj Edziu bardzo lubi czosnek. No i tak już go próbował, to mówi, że pali. Mówi, jest jadowita żmija taka, że hej. No ale tak właśnie smakuje swój czosnek. Całkiem inny jest ten, który kupuje się w sklepikach. Jest dużo łagodniejszy i takiego jak się doda do rosołu, do sosu, czy do jakiejkolwiek potrawy, to wystarczy ząbek, dwa. Aromat jest niesamowity. No i walory smakowe naprawdę wow. Można powiedzieć wow. A ząbki? Popatrzcie, jakie są duże ząbki. Tutaj są dwa. Także jesteśmy zadowoleni. Ogólnie tutaj możemy powiedzieć, że mimo tych takich niekorzystnych warunków jest tak. Można? Można. Nawet na bagnie urosło. Co prawda zielsko też, no ale dzięki temu zielu on tutaj przeżył. I też jakieś takie nowe doświadczenia żeśmy nabrali, że można sobie wsadzić między bajki jakieś plany, jakieś takie teorie, a tutaj jest, powiedzmy tak, to posadzimy go wyżej, gdzie sucho, czy niżej, gdzie jest mokro, bo natura i tak zrobi swoje. Tutaj stanowisko można wybierać, trzeba przygotować odpowiednio, bo czosnek jest bardzo wymagającą rośliną, warzywem i potrzebuje stanowiska żyznego. Przyjdzie jesień, jak będziemy już szykować, znowu będę powtarzać, jak robiłam tutaj. No i mimo tych warunków on porósł naprawdę piękny. Ale też nam dało tutaj do myślenia na przyszły rok. Tak jak starsze osoby radziły nam, zostawcie to ziele, a ono będzie piło wodę. I rzeczywiście ono piło wodę. W przyszłym roku, jeżeli no, powtórzą się takie warunki, bo mogą się powtórzyć, to będziemy być może sadzić albo słonecznik koło tego czosnku, albo kukurydzę, bo to są rośliny bardzo takie wodopijne i one by bardziej osuszały ten teren jak zostawione zielsko. No ale zobaczymy jak to będzie, bo jeżeli będzie mokro, to też ziela nie oplewimy tak jak i w tym roku, bo kto tam wejdzie, z czym? Chyba kajakiem. I z kajaka będziemy to czyścić. Na dzisiaj to tyle. Jedziemy już do domu. Zawieść to i suszyć. Ten czosnek będzie się teraz suszył no dobry miesiąc. On musi wyschnąć z tego wszystkiego. Później będę go obcinała już na taką wysokość, żeby te ząbki, bądź można od razu ząbki rozłupiać. Ale jeżeli nie, to czosnek obcina się później, jak on wyschnie. Też na pewno na filmie pokażę, ale na taką wysokość, żeby on nie był obcięty przy samych ząbkach, bo możemy uszkodzić stożki wzrostu. Jeżeli ktoś chce go pozyskać do sadzenia, no to tutaj na to trzeba zwracać uwagę, bo jeżeli do użytku domowego, to większego znaczenia raczej to nie ma. Na dzisiaj to tyle. No, też tak myślę. No, też tak myślisz. No to jedziemy. Jak mąż mówi, że tak myśli, to jedziemy. Ty no, prowadzisz, czy ja prowadzę? Nie, no ja nie prowadzę. Z tobą jechać? No co ze mną jechać? To przyjemność, jak ty prowadzisz. Ja też bym chciała, żeby ktoś wiózł mój tyłek do domu. No. Siadaj za stery tego wozu. Siadaj. Do następnego, kochani. I życzę wam, mimo tych przeciwności, takiego czosnku jak my, bo jesteśmy bardzo, bardzo, ale to bardzo zadowoleni. Pa, pa!